widziałem wiele wielkich porażek i bezowocnych zwycięstw. Te słowa, które Tolkien wkłada w usta jednej ze swoich postaci. On sam uważał te słowa za podsumowanie całej ludzkiej historii po grzechu pierworodnym. Widziałem wiele wielkich porażek i wiele bezowocnych zwycięstw. Gdy byłem w waszym wieku, moi drodzy maturzyści, to uważałem, że te słowa jednak są zbyt pesymistyczne, że jednak nie należy ich odnieść do całokształtu ludzkiej historii po grzechu pierworodnym. Jak się pewnie domyślacie, z czasem zmieniłem zdanie. Faktycznie, gdy spojrzymy i na historię ludzkości, i gdy spojrzymy chociażby na naszą szkolną pracę, to możemy te słowa powiedzieć. Wprawdzie nie każda porażka była wielka i nie każde zwycięstwo było całkowicie bezowocne. Jednak porażek nie brakowało, a zwycięstwa nigdy nie były tak bardzo wykorzystane, jak mogłyby być. I myślę, że gdy wy sami ze spokojnym, czystym spojrzeniem zlustrujecie wasze życie, zbadacie historię waszej pracy edukacyjno-wychowawczej, to również będziecie mogli w ten sposób na tą drogę, na tą pracę, wykonaną pracę w ten sposób spojrzeć. Dlaczego więc dzisiaj spotykamy się, aby świętować? Bo przecież będziemy świętowali, będziemy ucztowali ze względu na was, ze względu na tą pracę, którą wykonaliście. Tak, dzisiaj świętujemy, dzisiaj ucztujemy ze względu na was. Was dzisiaj świętujemy. Świętujemy tą pracę, którą i my, i wy włożyliście w waszą pracę edukacyjno-wychowawczą. To was dzisiaj świętujemy. Czy nie ma w tym więc jakiejś sprzeczności, skoro nasza historia jest historią wielkich upadków i niewykorzystanych zwycięstw, to dlaczego się bawimy, to dlaczego świętujemy, to dlaczego ucztujemy? Józef Piper, jeden z ostatnich wielkich filozofów tomistycznych, filozofów realistycznych filozofów, w swojej Teologii Święta zwraca na to uwagę, że spośród wszystkich istot żywych tylko człowiek ucztuje, tylko człowiek świętuje, tylko człowiek obchodzi jakieś uroczystości. Zwierzęta, jakiekolwiek by nie były, po prostu spełniają swoje obowiązki. Walczą o przetrwanie, zdobywają pokarm, rozmnażają się, odpoczywają po to, żeby wrócić do pracy, do wypełniania swoich instynktów, swoich obowiązków. Człowiek natomiast postanawia poświęcić dużo sił, dużo pracy, żeby przygotować krótko trwającą jednak ucztę, żeby przygotować jakieś święto i później jeszcze znowu musi poświęcić dużo pracy, żeby po tym wszystkim posprzątać, żeby całą tą sprawę ogarnąć. Czy robi to po prostu dla przyjemności? Przyjemność można uzyskać dużo szybciej, dużo łatwiej, dużo taniej. Człowiek jest w stanie zapewnić sobie wszelkie możliwe przyjemności bez czasochłonnego, pracochłonnego przygotowania jakiegoś święta. I wy, moi drodzy maturzyści, którzy przygotowaliście tą studniówkę, doskonale sobie teraz z tego zdajecie sprawę. A więc dlaczego człowiek świętuje? Według Józefa Pipera człowiek świętuje dlatego, że jest rozumny. Człowiek świętuje dlatego, że widzi więcej. Człowiek świętuje dlatego, że podnosi swoje oczy ku niebu. Cóż to znaczy? Otóż zwierzę skupione jest na doczesności, żyje maksymalizując zyski i minimalizując trud, pracę włożoną w uzyskanie tych zysków. Człowiek postanawia natomiast wbrew takiej ekonomii pracy organizować jakieś pracochłonne i czasochłonne uczty. Dlaczego? Dlatego, że wierzy, dlatego, że rozumie, dlatego, że czuje, że jest powołany do czegoś więcej.
do czegoś więcej niż tylko te doczesne sprawy. Gdyby chciał się zajmować tylko nimi, nie warto by było się tym zajmować, bo uczta i marnuje nasz czas i nasze siły, sprawia, że mniej pracujemy, że mniej skupiamy się na maksymalizowaniu zysków, bo nie odpoczywamy wtedy, przynajmniej proporcjonalnie, w trakcie trochę człowiek odpoczywa, ale jednak wcześniej przygotowując i później sprzątając po takiej uczcie, po takim święcie, człowiek wykorzystuje mnóstwo zasobów, które mógłby wykorzystać czy to na pracę, czy na odpoczynek po to, żeby maksymalizować ilość pracy. Dlaczego człowiek zachowuje się wbrew tej ekonomii? Dlatego, że rozumie, że jest powołany do czegoś więcej. Dlatego, że rozumie, że jego byt nie ogranicza się do doczesności. Człowiek dlatego, że podnosi swoje spojrzenie, aby rozumieć rzeczy wieczne. Że rozumiejąc ogólne pojęcia, zaczyna sięgać swoją myślą i swoim pragnieniem wieczności. Człowiek pragnie żyć wiecznie. Nie tylko pragnie nie umrzeć, wręcz przeciwnie. Bardzo często właśnie pragnie umrzeć po to, żeby żyć wiecznie. To jest głębokie, naturalne pragnienie, które istnieje w człowieku i które przejawia się później bardzo często różnego rodzaju nawet pogardą dla doczesności. No, chociażby, gdy spojrzymy na jakiegoś buddyjskiego mnicha. Widzimy tam, że to naturalne ludzkie pragnienie wieczności jest w stanie go popchnąć nawet do swego rodzaju pogardy wobec doczesności. I oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z pewnym błędem w przypadku buddyjskiego mnicha, jednak na przykładzie tych zachowań, tych postaw, które widzimy rozsiane po całym świecie, niezależnie od kultury, widzimy, że jest to głęboko w ludzkiej naturze, żeby patrzeć wyżej, żeby patrzeć poza doczesność, żeby rozumieć, że jesteśmy powołani do czegoś więcej. Bo gdy rozumiemy rzeczy wieczne, gdy zaczynamy rozumieć nieskończoność, gdy zaczynamy rozumieć sprawiedliwość jako tako, gdy zaczynamy rozumieć rzeczy wieczne i ich pragnąć, no to wtedy czujemy, że jesteśmy stworzeni do nich właśnie. Do czegoś więcej niż tylko rzeczy materialne. Jaki to ma jednak związek z ucztą? Otóż, skoro człowiek sam siebie postrzega jako istota, która jest stworzona dla czegoś więcej niż tylko rzeczy materialne. Jako taka istota czuje on, że jego praca, jego doczesne troski są czymś więcej niż tylko praca i doczesne troski zwierząt. Czuje, że te rzeczy, jako że są wykonane przez nas, przez istoty rozumne, przez istoty powołane do, można powiedzieć, do gwiazd, powołane do nieba, powołane do wieczności. Przez to, że jesteśmy do tych rzeczy powołani, te nasze tutaj doczesne obowiązki, nasze doczesne prace, nasze doczesne życie nabiera nagle zupełnie nowej godności. Bo jest to życie, są to obowiązki, prace wykonane przez tą istotę wieczną. Można więc powiedzieć, że ludzkość dlatego ucztuje, że dostrzega swoją wyjątkowość, że dostrzega, że jest tego godna, żeby ucztować, żeby poświęcić ten czas nie tylko, tak jak zwierzęta, na pracę i odpoczynek, tylko żeby naprawdę poświęcić ten czas na celebrowanie. Celebrowanie samych siebie, swoich obowiązków, swojego wielkiego powołania, swojego rozumu, jak najbardziej również, który pokazuje nam, że jesteśmy stworzeni do wieczności. Oczywiście dopiero objawienie pokaże nam całą pełnię tej prawdy, bo dzięki objawieniu ludzkość zrozumie, do jakiej wieczności zostaliśmy powołani. I dzięki objawieniu zrozumie, jak wielkie znaczenie mają te nasze drobne prace tutaj na ziemi, jak wielkie znaczenie ma każde nasze słowo. Bo dzięki objawieniu zrozumiemy już jasno, do czego zostaliśmy powołani. Nie tylko tak ogólnie przeczuwając po tym, że rozumiemy wieczne rzeczy i ich pragniemy, tylko już bardzo precyzyjnie sam Bóg nam powie,
kim jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani. Otóż jesteśmy istotami obdarzonymi wieczną, nieśmiertelną duszą, a powołanymi do tego, żeby stać się dziećmi Bożymi, żeby stać się uczestnikami boskiej natury. Tak, żeby każda nasza drobna praca, nasz drobny uczynek, żeby mógł być uczynkiem dziecka Bożego, uczestnika boskiej natury. Kogoś, kto jest częścią Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak każdy nasz drobny obowiązek nagle może nabrać nieskończonej godności, dlatego że zostaje wykonany przez dziecko Boże. I to sprawia, że naprawdę mamy co celebrować. Że naprawdę mamy powody, żeby się radować. Że naprawdę mamy powody, żeby ucztować. I nie przez przypadek, gdy Pan nasz Jezus Chrystus mówi o naszym celu, gdy mówi o tym, do czego zostaliśmy powołani, to mówi o uczcie, o godach weselnych. I sam tworzy pewne połączenie, gdy z uczniami zasiada do ostatniej wieczerzy. Ja nie będę już z wami pił z tego kielicha, z tego winnego krzewu, dopóki nie będę go pił z wami w Królestwie Niebieskim, na tych godach weselnych, na tych godach Baranka, na które ludzie są zaproszeni. I w ten sposób ta ziemska uczta staje się również pewnym odniesieniem do naszego celu. W ten sposób, gdy naprawdę świętujemy, chociażby to były rzeczy doczesne, świętujemy gody weselne na przykład, świętujemy, że dwoje ludzi obiecało sobie, że zostaną ze sobą do samej śmierci ze względu na dobro ich potomstwa. Gdy świętujemy tą ich przysięgę na godach weselnych. Gdy świętujemy waszą pracę, drodzy maturzyści, tutaj na tej studniówce. Gdy świętujemy dożynki i zakończenie żniw. Gdy świętujemy nowy rok, który się rozpoczyna. To świętujemy, pomimo tego, że są to rzeczy być może drobne, być może małe i doczesne, to jednak przez to, że poświęcamy nasz czas na to przygotowanie tejże uczty, tego święta, na to, żeby potem później posprzątać, pokazujemy w ten sposób, że jesteśmy tego godni, że człowiek jest istotą, która zasługuje na to, żeby poświęcić ten czas na celebrowanie tego, co zostało dokonane. A my, przez dzięki Bożemu objawieniu, rozumiemy również, że każda uczta jest już zapowiedzią, że każde święto jest już zapowiedzią tych wiecznych godów, na które zostaliśmy zaproszeni. I tutaj ukazuje się również głęboki sens i połączenie z tym, o czym mówiłem na początku, o tych wielkich porażkach i niewykorzystanych zwycięstwach. Bo właśnie dzięki tej perspektywie te wielkie porażki i niewykorzystane zwycięstwa nagle mogą stać się czymś wielkim, pełnym nadziei i triumfu. Bo oto, jeśli zostaliśmy zaproszeni na te gody Baranka, na tą wieczną ucztę i jeśli zostaniemy tam wpuszczeni tylko wtedy, gdy ten sędzia sprawiedliwy spojrzy na nas i rozpozna w nas Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeśli będziemy zjednoczeni z Nim przez łaskę uświęcającą. Jeśli to jest tak, że ten wejdzie na te gody weselne, kto naprawdę na to zasłużył, nie w ten sposób, że odniósł wielkie zwycięstwa, uniknął wielkich porażek i odniósł wielkie ziemskie zwycięstwa, nie. Tylko w ten sposób wejdzie człowiek na tą ucztę weselną, że pośród tych wszystkich ziemskich porażek i trudności zachował swoją duszę czystą. A więc mamy tą perspektywę tego wielkiego, ostatecznego zwycięstwa, które można osiągnąć również pomimo tych doczesnych porażek. Co więcej, przez te ziemskie porażki. Ten człowiek, który walczy o swoją duszę, który walczy o zbawienie dusz innych przez całe swoje życie, chociażby tutaj na ziemi musiał ileś porażek tych znieść, a każdy człowiek musi ileś porażek znieść. Ten człowiek chociażby właśnie był jak taki rycerz, który już słania się na nogach, ocieka krwią i wydaje mu się, że wszystko zostało stracone. To gdy nagle staje przed swoim sędzią i słyszy ten głos.
Wejdź do wiecznej szczęśliwości, mój sługo, bo dobrze walczyłeś. Pomimo tego, że być może na zewnątrz były porażki, pomimo tego, że jemu się wydawało, że tak wiele zostało utracone, jeśli on zachował swoją duszę czystą, to właśnie te porażki doprowadziły go do tego ostatecznego triumfu. I tutaj widzimy ten ostateczny sens tego świętowania. Człowiek może świętować również te drobne, doczesne rzeczy, dlatego, że one prowadzą go do celu ostatecznego. Nawet jeśli nie do końca się udały, nawet pomimo tych wszystkich porażek, jeśli tylko my zachowamy naszą duszę czystą. I wtedy faktycznie to święto, te nasze ziemskie uczty mogą się stać odbiciem tej wiecznej uczty tych godów baranka. I tego wam, moi drodzy maturzyści, z całego serca życzę. Życzę wam, aby każde wasze święto, każda uczta w waszym życiu była taką zapowiedzią tych wiecznych godów baranka. Już pewnym udziałem w tych wiecznych godach baranka, tak żebyśmy się mogli wszyscy spotkać na tych wiecznych godach już po naszej śmierci, gdy staniemy przed naszym sędzią właśnie jako ci umęczeni, utrudzeni tym życiem, ale jednak zwycięzcy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.